Atak rakietowy na pałac prezydencki w Kabulu. Afganistan. Wystrzelono rakiety na pałac prezydencki w Kabulu. We wtorek rano w kierunku pałacu prezydenckiego w Kabulu wystrzelono kilka rakiet. Nie wiadomo, kto stał za atakiem. Trzy rakiety spadły w pobliżu pałacu, w tym dwie wybuchły, powiedział rzecznik afgańskiego MSW Mirwais Stanekzai. Poinformował, że nie ma żadnych ofiar w ludziach. Wrogowie Afganistanu przeprowadzili atak rakietowy w różnych miejscach w Kabulu. Jedna rakieta spadła za meczetę Meitigah, druga za centrum handlowym Gulbahar, a trzecia w pobliżu parku Hamane Huzori, sprecyzował rzecznik. Te trzy miejsca znajdują się w promieniu okej. 1 kilometr od pałacu prezydenckiego, który w przeszłości kilkakrotnie był celem ataków rakietowych, ostatnio w grudniu ubiegłego roku. Wygłosił przemówienie, a tak przerwał modlitwę na zewnątrz pałacu, w której uczestniczył prezydent Ashraf Ghani, przekazała afgańska telewizja, na którą powołuje się agencja Reutersa. Modły trwały jednak dalej wśród odgłosów eksplozji, a Ghani wygłosił później przemówienie na zewnątrz, transmitowane przez lokalne media. Prezydent wystąpił w otoczeniu kilku najważniejszych urzędników państwowych. Brak bezpieczeństwa w Afganistanie wzrasta, głównie z powodu walk w prowincjach w sytuacji, gdy z kraju wycofują się zagraniczne siły, a talibscy bojownicy kontynuują ofensywę, zajmując poszczególne powiaty i przejścia graniczne. Zawieszenie broni w tym roku. W przeciwieństwie do poprzednich lat, talibowie nie zadeklarowali zawieszenia broni podczas święta ofiarnego Eid al-Adha. Święto nawiązuje do ofiary z syna, jaką chciał złożyć patriarcha Ibrahim. Abraham przypada w trzecim dniu hadżu, a więc pielgrzymki do Mekki, gdzie urodził się i doznał objawień Mahomet. W poniedziałek 15 misji dyplomatycznych i przedstawiciel NATO w Kabulu wezwali Taliban do wstrzymania ofensywy, kilka godzin po tym, jak talibowie i rząd afgański nie doszli do porozumienia w sprawie zawieszenia broni podczas rozmów w stolicy Kataru, Atydauszy.